Tu powinno być jakieś takie sortowanie, na przykład na te nowe samochody, nie? Według daty dodania do gry. O, coś takiego. Brakuje tego trochę. Patrzcie, jaką mamy tu wielką listwę LED-ową. Nie? Ciekawe, jak to będzie świecić. W nocy. Czekaj, bo ja tu chciałem otworzyć. O, można ściągnąć maskę. Uuu, ma silnik z przodu. To ciekawe, bo w tego typu samochodach przeważnie jest z tyłu, a z tyłu mamy chyba bug. Co on tu ma? Co to za rura taka wystająca? Co to jest? Chyba do regulacji fotela, zdaje się. Takie mam wrażenie. Okej, okay. Możemy wsiąść. Tak to wygląda. Nie, no robimy gnoja, nie? Dobra. Garaż. Fajna furka. No taka ciekawa jest, nie? Od razu patrzymy, co można w nim zmienić. Listwy LED-owe można wywalić i dać takie małe LED-y tu po bokach. Nie no, zostawiamy tą wielką. Jakiś spoiler! O, jaki wielki! Bierę, fajnie wygląda. O, ale a tutaj co? A lusterka? Możemy mieć takie malutkie? Albo takie. A przedni? A, nie możemy mieć z przodu tego, żadnego spoilera. No dobra. Jakie tu mamy silniki? Co? 6-litrową V8? Można tu? Co dziwne. Nie no, my chcemy, żeby ten samochodzik był lekki, nie? W standardzie mamy napęd na tył. Patrzcie, jakie szerokie kapciory. No, ja czuję, że my go zrobimy na takiego dosyć mocnego gnoja, więc... Nie no, musi być dobry. Tylko z tym, jak mamy napęd na tył, to nie ma co coś przesadać z mocą, nie? No te błotniki paskudne. Zdecydowanie. Zostawimy standardowy silnik, jestem ciekawy, jak on brzmi. Na koło go? Myślę, że będzie ciężko. Zobaczymy, jak to jeździ. Ładujemy moc i może zróbmy go do klasy A. Będziemy tutaj kombinować. O! Tylko ja bym mu prędkość maksymalną zwiększył. O! Dobra. No i pięknie. Fajnie, że dodali Willy do GTA. No, widziałem właśnie, że te samochody mogą jednak stawać na koło. Sam tego nie sprawdziłem, ale... Dobra. Więc tak, to mamy... Trzeba biegi wyregulować, mamy nowy napęd. Ale dziwnie. Strasznie długa jedynka tu jest. Okej. Okay. Au! Co mi się tutaj... Dobra, lepiej to padem zrobić. O, właśnie. No i mamy. Mamy fajną regulację. Na koło nie wiem, czy stanie. Jedziemy szukać skrzynek, moi drodzy. Przetestujemy nową furkę, przy okazji sprawdzimy te skrzynki. Wow! Już ktoś go zrobił na 4 koła, widziałem to! Z napędem na 4 koła. No, jest to samochód offroadowy, tak? Więc ma prawo, ale z przodu nie widzimy żadnej półośki ani nic, nie? Więc tak dziwnie. To tak jakby Ariela Atoma zrobić na koło. Znaczy na 4 koła napęd. Dobra, szukamy tych skrzynek. Nie wiem o co, to tak samo chyba jak wraki się szuka, nie? Takie mam wrażenie. Jak myślicie? Tu nie ma. Nie jest tak źle z nim, jeśli chodzi o prowadzenie. Trakcję.
Tu nic nie ma. Sekrety muszę robić? To się nie szuka tego? Masz zdjęcie w menu. A, dobra. A, no to na wybrzeżu jest. Łe, to nie powinno być takie trudne, nie? Trzeba gdzieś tu pojechać, poszukać. Muszę zrobić jakieś zagadki, tak? Ale mam tam dojechać najpierw chyba, tak? Znaleźć to miejsce. Dobra, tu jest jakiś port, to będzie tam. Zrzuciłem go do wody. Dobra, to jest tutaj, tak? Co tu coś? Co się tu dzieje? Ludzie! No tu można wjechać? Wejdź w zakładkę Fortune Island, dobra. No okej. Dobra, i co dalej? Tu mamy wjechać w tą skrzynię? Nie no, jestem chyba w tym miejscu, nie? Find treasure chest. Aha, bo teraz... Ale rozpierducha. No jak wszyscy są na sesji, to tak jest! No jest coś. Okej. Meet our first Fortune Island millionaire. How do you feel? Different? Well, before you retire to a Caribbean island, let me just say we'll be releasing one treasure chest in each round of the island conqueror. If you know you wanted to stick around. Aha. Chcesz się rozwiązać, wjechać skrzynię. Dobra, spoko, no teraz musiałam ją po prostu znaleźć, nie? Dobra, i trzeba odkrywać wyspę, czyli pewnie trzeba tutaj mapkę odkrywać w ogóle. Ale ja trochę jej tam poodkrywałem już, nie? Jeszcze mam zablokowane, bo... Bo chyba muszę grać, tak? To się nazywa życie na wyspie. No, od razu milion wpadł. Chyba muszę robić wyścigi. To co, jedziemy razem w wyścigi, nie? Musisz zrobić dwa wyścigi. Dobra, no jesteśmy wszyscy razem tutaj. Dużo osób wbiło. Jestem w szoku, że tyle osób kupiło sobie ten dodatek już. I jedziemy sobie wyścigi jakieś porobić. Pewnie, że tak. Chodzi o jeżdżenie wyścigów, nie odkrywanie mapy. Dobra. I za każdą skrzynkę jest milion? Chcecie mi powiedzieć? Zobaczmy, jaki tutaj jest wyścig. Aha, to musimy sobie gdzieś tu pojechać, na górę. Jedziemy. Uciekam, modnik, bo mnie spychają, ja jestem lekki. Nie ma wyprzedzania. Wiecie co, ten samochód w prowadzeniu przypomina mi Ariela Nomada. Ja sobie go zrobiłem z napędem na tył też. Jest taki bardzo podobny. Rozwal ich. Ja oni mnie tutaj dobili. Lubię takie akcje. Angela, stream będzie jakoś do godziny, do północy chyba, nie? Jakoś tak, może wcześniej skończymy, zobaczymy.
Dobra. Jesteśmy na miejscu. Wszyscy się ustawili. Dobra, damy radę. Wybieramy to, co jest tutaj dostępne, nie? O kurde. Dobra. Co wy... To jest ten nowy. Ja biorę tego. Tym jeszcze się nie ścigałem, więc... Zrób skoki narciarskie z tej góry. Looking for players? Co? A waiting for players, okej. A w tym czasie mogę sobie jeździć tutaj, tak? Dawaj jeepa. Nie, ja się tym jeszcze nie ścigałem. Nie wiem, jak tym się ściga. On waży chyba z 5 ton, z tego co dobrze pamiętam, nie? Ja go robiłem pod zderzanie się z pociągiem. O 10, Angela. Chciałem do ciebie zadzwonić, ale... O 10, bo ciebie przyjadę, w ogóle jaka rozmowa. Na streamie. Najszybsze 7 ton w grze. Tak, 7 ton. Ale po odciążeniu on chyba z 5 waży. No, uruchamia się i... Jest! Wystartowało! Pięknie. Czy widziałem WhatsAppa, jak płyn wspomagający do Berty wlewał? Nie widziałem jeszcze. Ale już czuję, że to dobry film będzie. Bardzo dobra robota. To jest bardzo dobra robota. I uciął sprężyny. Wpadnijcie na jego kanał, jest przemocny gościu. Ale możecie być pewni jednego, nikt na pewno mnie w tym wyścigu nie zepchnie. Mam najcięższe auto ze wszystkich tutaj. Autentycznie. I jakby ktoś spróbował, nie ma szans. Nie ma bata, człowiek. Nie ma bata, ziomek, że mnie zepchnie. To jest... Zobacz, widzisz? O, nie ma opcji. Ale z hamowaniem też jest ciężko. Pociąg cię zepnie, a to prawda, Grzecho. No ale nikt w tym wyścigu pociąg nie uczestniczy. Chociaż jest taki wyścig, w którym się ścigamy z pociągiem. Chyba nie będę ostatni. To dla mnie bardzo ważne, żeby nie był ostatni. Tu chyba nawet pociągu nie ma. No trudno, żeby na wyspie był pociąg. Zresztą takiej małej, nie? Czy będę grał na normalnej mapie? No oczywiście, że tak. To nie jest tak, że... To jest taki króciutki dodatek. O kurde, co to za spowolnienie było? To jest taki króciutki dodatek, który sobie po prostu teraz przechodzimy. Ale na normalnej mapce będziemy sobie domyślnie też grać. Zrobimy wszystko, co jest do zrobienia na tej mapie i będziemy grać na standardowej. Spokojnie. Kosmici na niebie. Tak, to są kosmici. Od dzisiaj to są kosmici na niebie. Ile my tu okrążeń mamy? Nawet nie wiem. Chyba ze 3.
No to w końcu jaki prezent dla Angeli? Trzeba było być na ostatnim streamie. Teraz ja nie mogę powiedzieć, bo ona ogląda. To jest UFO? Nie, to są kosmici. Chyba grafika się przegrzewa. No bo artefakty się pojawiają na ekranie. Tak. Skręcaj dziadu. Dobra, mamy pierwszy wyścig. I co, musimy tak ze trzy wyścigi zrobić? Ja już nie biorę tego auta, ja go wziąłem tak dla beki, bo nigdy się nim nie ścigałem, ale kurde. Trzeba wziąć coś innego, zdecydowanie. Duży cip-cip, no. Daj spokój. Pojazd szybkich i wściekłych. Nie, to jest ten. To jest Insurgent z GTA. Czy zdałem prawo jazdy pierwszym razem? Tak, zdałem w śniegu w grudniu, chyba dzień przed świętami. 10 lat temu prawie. No, 10 lat temu. Fajny streaming, tak w ogóle to cię lubię. Fajnie, że mnie lubisz, Foka. 20 zł! Dziękuję, Foka, za donate. Pozdrawiam, dzięki bardzo. Jakbym miał do wyboru S8 albo nowsze A8, to co bym wybrał? To bym wygrał Kia Ceed. O, tak wam powiem. No nie, co to? Tam miałem 175 tysięcy. Dobra. Czy zrobię Hellcata? Tutaj... O, właśnie, to wybrał Volvo V90. Mamy kolejne coś tam. Czy ona za każdym razem musi tłumaczyć? Climb has no to... The needle climb has been known to intimidate when set adrift in an Italian 458. Good luck. 458. When set adrift. Also, Island Conqueror Round 2 is live. Only mamy nową zagadkę, trzeba zrobić. Tutaj trzeba Ferrari Italię, okej. Hey, I've got approval from the festival for a new flavor of PR stunt. Dobra, bierzemy Ferrarki. Na najbliższej strefie driftu. A najbliższa strefa driftu. To jest chyba to. Najbliższa i chyba jedyna. Może się później pojawi ich więcej tutaj na mapce, bo jeszcze jest sporo miejsc takich, nie? Dobra, bierzemy. Ja nie wiem, czy ja mam tą Ferrarkę. Ale dzięki, że podpowiadacie. Będzie mi łatwiej. Strefę driftową pod górę. Przejechać. Nie muszę driftować. Dobrze. Ferrari. I to było 458. Nie wiem, czy mam. Nie mam. Muszę kupić, tak? Nie mam. A czemu to musi być akurat to Ferrari? Dobra. To zrobisz tego Hellcata, bo nie dokończyłeś. No nie, no bo tutaj mamy samochody offroadowe, no to jak? Teraz muszę wziąć wędko Ferrari, no. Dobra. To było... To jest to, tak? Specjalne, na pewno, na pewno. Ile to kosztować? Będzie. Także bierzemy tego Fiata. Od razu malujemy go na jakiś tam swój kolor. Italia? Dobra, to tego nie bierzemy. A jeszcze kupiłem? Nie. Czyli ta. No to dobra, no to... Ten Fiat czy ten Fiat, wszystko jedno.
Temu trochę bliżej do multipli. O. Drewniany? Nie. W drewno to mi dalej. Ciekawe, zadany. Dzięki za oddychy, a znowu. Jak ci dzień minął? No, tak sobie. Nie był to najlepszy dzień, powiem szczerze. Okej. No, to mi się nie podoba, że to taka wysoka cena za to Ferrari. W ogóle mi się to nie podoba. Tu by przydało mieć się właśnie Fordze w języku polskim, bo ja tutaj takich zaawansowanych słów angielskich to ja nie znam. Kurde, nie otworzyłem samochodu, shit. O, już mogę otworzyć, dobra. Trzeba wyjść z tego. Cip. No i spoko, ja bym ten kolor nawet zostawił. Jedźmy tym. Na drift go robić? Da się? Nie no, rzeczywiście trzeba zrobić na drift. To nie jeździ. Aż mi oczy zapiekły. To prawie się z miejsca nie ruszyło. Ruszyło jak dzisiaj moje Volvo na śniegu. Autentycznie. To zdecydowanie brakuje polotu. Dokładnie. Coś tu jest nie tak z tym samochodem. Na koło go? Też tak myślę. Trzeba go porobić. Nie no, bez spoilerów. Opony? Dobra. Dystanse? Cheap. Z tyłu? Okej. Okay. Zepsuta kierownica? Nie, dobra jest kierownica. Nie strasz mnie nawet. Felgi? O, super. Te weźmiemy, bo te są lżejsze. Cyk. Skrzynka jakaś. Tym się jeździć nie da bez spoilera, ale my nie będziemy tym jeździć. Będziemy tym driftować, człowieku. Zaraz zobaczysz. Będziemy driftować tutaj furą. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale coś tam wymyślimy. Dawaj, kreator wyścigu, i nazwij wyścig Cip Burza. Cipuje nas wszystkich na tej burzy, nie? Ty czekaj, ja tu chyba mogę sprężarkę do tego zainstalować jeszcze. Coś tu mi nie pasuje, że nie możemy. Zaraz. Nie, no już jest, to dziwne, że nie możemy jej ulepszyć. Dobra, wystarczy, ile tu kunia jest. Wystarczająco. Pochylenia 5 stopni, 2 stopnie od góry. Damy, zaraz zrobimy tutaj taki drift, zobaczysz, Artur. Zrobimy kurde taki driftous z tego gnoja. Ktoś tu widzę, że CCX-a już miał tego Koenigsegga. To jest w ogóle CCX? Jezu, ile tu jest biegów w tym samochodzie. Zdecydowanie za dużo jak na moje oko. Robimy go tutaj grubo. Cip. Obniżony do maksa jest. I robimy gnoja. Pyk. Będzie dobrze. No i teraz to tak. Dobra, ziomeczki, ja wam pokażę, gdzie my jedziemy, bo tutaj niektórzy w grze nie wiedzą, ale ja wiem. Więc tak, jedziemy sobie tu. O, to w sumie po drodze będzie. Dobrze. Limuzynę ktoś ma. Nie, w tą stronę się spojrzałem. Patrz, kurde, co się nie da jeździć. Zobacz, stworzony do driftu. Nie takie rzeczy się driftowało. Gdzie tu blokada drogowa? Wyjazd! O, ale przesterować go jest łatwo. No i to jest samochód. Tu jakieś latające Ferrari. Kurczę, zobaczcie, jak się fajnie gra.
Ja nie wiem, co to za Koenigsegg jest. Patrz, jak usuwa przeszkody na drodze. Dzięki, ziom. Jesteś swój ziom. Co to za zderzenia, ludzie, kochani? Co oni robią? Nie wiem, co robią, ale... Co się dzieje? Jaki lesnik, nie? KO in the midair! A, bo wy chyba tego nie znacie, tego filmu. Ja zaraz coś pokażę. Znajdziemy sobie tą skrzynkę. Zdobędziemy kolejne miliony grube, czy nie? Ja myślę, że mi dadzą jakiś samochód fajny. Po co mi miliony, jak nie mam fajnego samochodu? Co ja z tymi milionami zrobię? Patę kupię? W sumie? Jeszcze tylko zamku nie kupiłem. Albo tu kupię domek letniskowy. Doskonałe miejsce do spędzenia... Do spędzenia lata, nie? Jeee! Dzięki za pomoc w rozwiązaniu... Uuuuj! Jedziemy na górę. Ty co to za si... Dobra, cisza tam. A, to tu jest. Hehe. Bierzemy furę i jedziemy tam. Tylko czekajcie, ja muszę wziąć coś offroadowego. Coś takiego grubego, co ja tutaj mam? Tu chyba coś jest. Nie, te się nie nadają. Dobra. On 400 na godzinę poleci. Mi się podobało, jak on leciał te... Nie 4... Mi się podobało, jak on leciał bokiem. Idziemy. Panie, kurde. Pięknie. Czekaj, bo ja tu muszę... sobie wyznaczyć miejscówę. O, gdzieś tutaj. Pokazuje mi to. A, tam jest ten punkt, dobra. Ten też jest dobry, bo on też z 5 ton ważył. O, widzicie? Nie mogą mnie zepchnąć. To jest dobry ziomek. Siema wszystkim, co dopiero wpadli. Czy pamiętam czajnik? Też mam czajnika jeszcze, tu parę czajników jest. O. Tam na górę trzeba wjechać, tak? Damy radę. Co on ma na dachu? Jakieś malowanie, okej. Da się radę tu nim wjechać? O kurde. Czy co, nie wiem. To jest jakaś droga na skróty, spróbujmy. No, chyba się nie da tutaj na skróty tak wjechać. Czekaj, ja muszę zobaczyć zdjęcie. Ja nie wiem, czy dobrze wjeżdżam. Czekaj. Z góry widać tego takiego ślimaka. A, to tu jest. To tu jest chyba ten ślimak, tak? Nie, co to za góry są w ogóle? Wyglądają jak kocie kupy. Ale to musi być gdzieś tam. Dobra, trzeba zmienić furę, bo ta tu nie podjedzie. Dawaj Jeepa. Ja mam tutaj takiego Jeepa, który na pewno załatwi tą robotę. Gdzie? Nie widzę Jeepa. Jestem już stary. Czy jak? Ej, a autentycznie nie widzę Jeepa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, H. HG, to jest, dobra, jest G, jest H. Gdzie jest G? A tu jest GNC, H. Jest, dobra, mam. Zielonego Jeep, tego biorę. Bierzemy go.
To jest samochód, który wszędzie podjedzie. Chyba. Silnik z Vipera, nic takiego. Tylko V10 8 litrów. Drzewa mi przeszkadzają. Zawiesił się. Czas rozpędu, panie. Ty, no czas mocnego rozpędu, widzę. O, tutaj się rozpędzimy. O, od razu inna rozmowa. Gdzie jest ta skrzynia? Widzę, coś widzę. Za każdym razem dostaje się milion? To ile tu milionów można zdobyć? Serio? Dostałem milion? Chyba tak. Lamborghini urósł. Mi urósł. W garażu.